4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Witajcie w czwartej odsłonie cyklu e-wykładów o najważniejszych polskich filmach po 89. Dziś przyszła pora na omówienie 7 miejsca w tym rankingu, a jest to Ucieczka z kina Wolność i jest to jednocześnie tytuł najstarszy w tym zestawieniu, bo w tym roku równo stuknęła mu 30. To jest wyjątkowy film z tego powodu, że jest to kino, które można typowo określić kinem przełomu, właśnie kinem pomiędzy PRL-em a pomiędzy wolną Polską, III Rzeczpospolitą. Prace nad tym filmem zaczęły się jeszcze w czasach PRL-u, o czym dzisiaj dobrze się jeszcze będziemy mogli dowiedzieć, a premiera właśnie w 1990 roku i ten film nie tylko produkcyjnie jest filmem o przełomie, ale również tematycznie jest filmem o przełomie, o potrzebie wolności. Zresztą to kino Wolność w tytule bardzo dużo tutaj znaczy. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadek, że akcja filmu co prawda nie jest zdradzona w jakim mieście, ale wiemy, że wszystko było kręcone w Łodzi. Konkretnie w kinie Kapitol, ale kino Wolność również było w Łodzi i zostało zamknięte w 89 roku. Przypadek? Powinno być po 90 otwarte ponownie. Można powiedzieć, że ten film pod wieloma aspektami reprezentuje ten wyjątkowy czas przełomu w Polsce, ponieważ z jednej strony Ucieczka z kina Wolność skupia się na takim rozliczeniu z PRL-em, a z drugiej strony ten film jest pierwszym filmem w Nowej Polsce, który zdobył główną nagrodę w festiwalu w Gdyni. Więc można powiedzieć, że też rozpoczął nowy rozdział w kinematografii polskiej. No dobrze, to co dziś usłyszymy w naszym wykładzie? Rozpocznie Wojciech Marczewski, który opowie o swoim filmie Ucieczka z kina Wolność. Dostaniemy tutaj taki prawdziwy wykład o procesie twórczym, jaki towarzyszył Marczewskiemu przy produkcji i przy tym, jak w ogóle wymyślał całą koncepcję na ten film. Następnie usłyszymy Bolesława Racińskiego, który jak zawsze próbuje usytuować film, o którym mówimy, w nieco szerszym kontekście. Tutaj opowiada o całej filmografii Wojciecha Marczewskiego. A na koniec usłyszymy tym razem troszeczkę inaczej, ponieważ w duecie na Octopus Film Festival Dianę Dąbrowską i Kaję Klimek, które razem spróbują rozgryźć nam ten autotematyczny kontekst Ucieczki z kina Wolność. A z racji tego, że dziewczyny występują w plenerze, to możemy sobie przypomnieć, jaką mieliśmy piękną, słoneczną końcówkę wakacji. Ale teraz nie ma co przedłużać, wysłuchajmy wykładów. Po wielu latach od realizacji Ucieczki z kina Wolność mam powiedzieć kilka słów na ten temat. To film z przełomu epok, bo tak to należy nazwać. To, co się wydarzyło w 89, 90 roku, a nawet już wcześniej zaczęło się dziać, to zmiana epoki, której przez wiele lat nikt praktycznie się nie spodziewał. My nie wierzyliśmy przecież, że komunizm upadnie. Ja nie wierzyłem, że za mojego życia coś takiego się wydarzy. Natomiast po doświadczeniach stanu wojennego, wcześniejszej Solidarności, w 80-tych latach pod koniec zwłaszcza zaczął taki rodzić się rodzaj oczekiwania i nieśmiałej wiary, że coś musi pęknąć, że coś się wydarzy. Z jednej strony to znowuż strajki, z drugiej strony okrągły stół. Dało to nam szansę. Dało to nam prawo do pewnych marzeń. I z takiego poczucia, że coś się wydarzy, zaczął powstawać pomysł na realizację filmu Ucieczka z kina Wolność. To jest film, w którym głównym bohaterem jest cenzor. Wydawało mi się, że to jakby oczywiste, że film, który planowałem jako pewien rodzaj
rozliczenia z czasem, w którym żyję, bo nie chcę powiedzieć z epoką, która odeszła, bo ona nie odeszła, ona była. Ja ten scenariusz pisałem w momencie, kiedy komunizm i władze partyjne broniły się całkiem skutecznie. Ale pewien rodzaj marzenia zaczął się rodzić. Głównego bohatera zrobiłem cenzorem. I to był punkt no, takiej generalnej niezgody ze strony władz. Oni nie chcieli tego filmu w ogóle zaakceptować, rozważać poważnie, ponieważ uważali, że i namawiano mnie na to, że no dobrze, tam scenariusz, no to tam może małe zmiany by proponowali, ale generalnie chodziło im o to, żeby główny bohater nie był cenzorem. Nikt dotąd za czasów PRL-u nie zrobił filmu o cenzorze. Było to ryzykowne z wielu punktów. Natomiast ja się uparłem i to trwało prawie 2 lata. W 1989 roku system zaczął się kruszyć już na tyle poważnie, że scenariusz w pewnym momencie został zaakceptowany i przystąpiliśmy do realizacji. Zaczęliśmy kręcić pierwsze te sceny, które się dzieją, jeżeli Państwo znają film na ekranie. No tutaj niestety mieliśmy przerwy w zdjęciach. Nie wiedziałem, czy ten film dalej będzie realizowany, czy nie. W końcu udało nam się i przystąpiliśmy do regularnej, normalnej pracy nad tym filmem. Cenzor jako główny bohater, ale to nie jest film o cenzorze. Ja nie chciałem robić film wyłącznie o cenzurze i o cenzorze, chociaż każdy z nas, każdy z twórców z tamtego okresu miał wielorakie doświadczenia z cenzurą i z cenzorami. Ja chciałem zrobić rodzaj pewnego rozliczenia jakby z tym okresem. To muszę powiedzieć, że każdy, kto przeszedł przez ten okres komunizmu, w jakimś sensie, w jakimś stopniu coś ma sobie do zarzucenia, że może należało występować bardziej radykalnie, może trzeba było być, bardziej się określić. Chciałem, żeby to był film w jakimś sensie rozliczeniowy, ale jeżeli rozliczeniowy, jeżeli jakby by krytyka nazwała ten film dramatem psychologicznym, z elementami fantastyki. Ja wiedziałem jedno, że nie powinienem robić filmu strasznie poważnego, rozliczenia z cenzurą w stylu, w modelu kina moralnego niepokoju. Zawsze dobrze w sztuce robi, jeżeli próbujemy połączyć dwie skrajności. W związku z czym dosyć szybko zrozumiałem, że to musi być film, w którym będzie dużo absurdu. Absurd był specyfiką tamtego okresu, a może i współcześnie również. Muszą być elementy komediowe, absurdalne, ironiczne i fantastyczne. Chciałem zrobić film o tym, co o takich początku marzeń wśród ludzi, wśród społeczeństwa o wolności, a więc i o potrzebie buntu. W trakcie pisania zaczęły się pojawiać różne inspiracje. Niewątpliwie muszę przyznać się do wielu inspiracji i literackich, ale nie tylko, ale również i filmowych. W pewnym momencie pisania, ale nie od początku, pojawiła się Purpurowa róża z Kairu jako pewien pomysł na to, takiego buntu aktorów, który starałem się posunąć trochę dalej, to znaczy tych aktorów wyprowadzić ten świat ludzi zbuntowanych, świat ludzi, którzy nie godzą się na rzeczywistość, w której żyją i z którą obcują. Ale niewątpliwie muszę przyznać się do mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. Stąd na przykład imię bohaterki, którą gra Teresa Marczewska,
ma imię Małgorzata. Niewątpliwie ważnym takim elementem, który odegrał wielką rolę, to był moment, kiedy próbowałem określić, jak pokazać ten bunt. I pomyślałem sobie, że w muzyce i w śpiewie. I tutaj chciałem tym ludziom, którzy marzą o wolności, którzy marzą o lepszym świecie, dać jakby szansę na to, żeby oni marzyli o czymś pięknym. Stąd się pojawia Rekwiem Mozarta. To według mnie najpiękniejsza muzyka, z jaką się zetknąłem. Specjalnie dla pana Rekwiem. Rekwiem dla cenzora. Jest taka scena w tym filmie, to jest i podłej knajpie, gdzie ludzie zaczynają śpiewać i coś śpiewać, co im się wyrywa w duszy, o czym marzą, za czym tęsknią. No właśnie Mozart, Rekwiem. Ale tych inspiracji jest znacznie więcej. Odzywa się tam w pewnym momencie Dostojewski, gdzieś jest Wiesław Myśliwski. No i oczywiście Purpurowa róża z Kairu, z którą kiedy napisałem, mówiono mi, że to nierealne, żebym zrezygnował z tego, bo był nie takiego prawa. Uparłem się i słusznie napisałem list do Woody Allena, prosząc go o zgodę. I tłumacząc, że to nie jest przypadkowe, że to nie jest, ja nie próbuję wykorzystać dla pewnego po prostu chwytu i uatrakcyjnienia swojego filmu, klipu, elementów z jego filmu, tylko że to ma głębszy sens. Powiedziałem, gdzie może zobaczyć moje filmy i wysłałem też scenariusz przetłumaczony na angielski. Po pewnym czasie dostałem listy, po krótkim czasie muszę powiedzieć, od Woody Allena, który wyraził zgodę na to i praktycznie niemalże za darmo dostaliśmy możliwość użycia tego fragmentu, z tego pięknego filmu Woody Allena. Jak określić gatunek tego filmu? Tu zawsze zaskakiwali mnie krytycy, widzowie, którzy uważali, że to jest komedia z dalej idącymi głębiej korzeniami. Inni mówili o dramacie psychologicznym. Inni z kolei wyciągali elementy fantastyczne z tego filmu, a więc wejście na dachy, bunt aktorów, rozmowa między aktorami a widzami. Ja się nie zastanawiałem, pisząc, jaki będzie gatunek. I być może tak się powinno rozpatrywać, tak się powinno myśleć o swoim projekcie. Chyba że wyraźne jest zamówienie na film, który ma to być gatunek, ma to być thriller, ma to być komedia. Ja próbowałem, nie myśląc o tym, łączyłem jedno z drugim, bo poczułem się wolny, poczułem się nie skrępowany i nie chciałem być skrępowany właśnie jakby regułami, które odpowiednie gatunki wymagają. Warto się też zastanowić, dlaczego w ogóle warto robić filmy i jak to powinno być. Tu się różnią, różni twórcy mają różne podejście. Jedni robią filmy, bardzo dużo tych filmów, jeden po drugim, bo uważają, że są zawodowymi reżyserami. Ja też uważam, że jestem zawodowym reżyserem, ale być może z moich wcześniejszych doświadczeń też wynika,
wynikało jedno doświadczenie. Mówi się czasami o poetach, że poetą nie jest się zawsze, poetą się bywa. Ja bym to rozszerzył i powiedział, że twórczą osobą, prawdziwym twórcą człowiek bywa tylko czasami. To nie jest tak, że jesteśmy jednakowo inteligentni, wrażliwi i potrafimy zrobić w każdym momencie naszego życia na każdy temat rzecz interesującą. Ja uważam, że po pierwsze, to przede wszystkim zależy od tego, jaki temat wybieramy. Czy to jest temat, który możemy powiedzieć, że on jest nasz, że on jest dla nas ważny, że on nas porusza. Porusza naszą wyobraźnię, bo pięknie powiedział Flaubert, pani Bovary to ja. Twórca musi mieć to poczucie, według mnie, że potrafi się utożsamić na ten okres realizacji, na okres pisania, utożsamić ze swoimi bohaterami. To nie mogą być oni, to nie mogą być jakieś postacie, które opisujemy. Warto też skrócić ten dystans i być blisko. Także ja pisząc scenariusz, w pewnym sensie stałem się cenzorem. Musiałem się rozliczyć z sobą, ze swoimi słabościami, ze swoimi marzeniami, ze swoimi potrzebami. Ale chciałbym, żeby to dotyczyło nie tylko mnie, ani tylko cenzorów, ale żeby to dotyczyło szerszej grupy ludzi. Kiedyś powiedziałem, że powinno to dotyczyć 40 milionów Polaków, którzy przeszli przez ten system komunistyczny. Ja swoim studentom często mówię, nie róbcie filmów o Eskimosach, bo nie wiecie, o czym oni śnią, nie wiecie, o czym oni marzą. Jakie oni mają sny, czy marzą o pięknych palmach afrykańskich, czy też ich piękne marzenie to jest śnieg po horyzont i biel. Jeżeli tego nie wiesz, to nie rób, bo zrobisz film powierzchowny, zewnętrzny. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym uświadomić Państwu, że ten film powstał w pewnym okresie czasu, w pewnym momencie historii, właśnie w momencie zmiany, zbliżającej się przynajmniej zmiany prawdziwych epok, wielkich i znaczących epok, kiedy komunizm upadał, kiedy się rozsypywał na części, a zaczynała się rodzić demokracja. I ona zaczęła się od naszych marzeń. Dlatego marzenia są niebezpieczne i dlatego władza często się boi właśnie tych skrytych marzeń. Takim innym elementem, który dla mnie nie tylko w tym filmie, również w poprzednich moich filmach należy uznać jako najważniejszy. Dla mnie on jest najważniejszy. Nie wiem, do jakiego stopnia on jest czytelny dla szerszej widowni. Takie zdanie pada w zmorach u Zagadłowicza w moim pierwszym fabularnym filmie. Jak uratować samego siebie z zamętu? Ponieważ wszyscy chcą nas zmienić. Chcą nas zmienić partie polityczne, zmienić media, szkoła nas mówi, jacy powinniśmy być, nasi przyjaciele, kościół, rodzina, nawet najbliżsi mówią nam, tego nie rób, bądź taki, powinieneś zrobić to, a nie tak. Gdzie jest miejsce dla nas? Gdzie jest miejsce dla pojedynczego człowieka? Jak uratować samego siebie z zamętu? Jak obronić i zbudować własną osobowość? W takim momencie znajduje się właśnie mój cenzor, kiedy zaczyna rozumieć, że świat, którego on jest częścią, nie tylko częścią, ale i kreatorem, nie ma racji. Kiedy zaczyna marzyć, powraca do marzeń z młodości, kiedy był innym człowiekiem, kiedy był poetą, kiedy był krytykiem literackim, czyli kimś
no, bardziej wartościowym niż cenzorem. Myślę, że my wtedy w ogóle, jeżeli chodzi o cenzurę i o cenzorów, popełnialiśmy wielki błąd. I to nie tylko o cenzorów, w ogóle o rozumienie jakby drugiej strony. My nazywaliśmy ich oni. Że oni są głupi, a my jesteśmy mądrzy. Że oni są niewartościowi, a my jesteśmy wartościowi. My mamy, racja jest po naszej stronie, a przeciwnik jest byle jaki i taki no, bez szczególnych wartości. Ja myślę, że to był błąd. Trzeba było ich traktować bardziej poważnie. Dlatego mój cenzor jest inteligentem. A więc jest to też film o upadku inteligenta. A to jest kolejny temat, który po głowie mi od lat chodzi. Co się stało z naszą inteligencją? Co się stało z nami? Co się stało wtedy? Ale również co się dzieje teraz. Jak uratować samego siebie z zamętu? Tak. To jeden z takich motywów, który przewijał się podczas realizacji tego filmu. Ja scenariusza, który napisałem, nigdy nie traktuję jako Biblię i nie realizuję dokładnie filmu według scenariusza. Zawsze uważam, że w momencie, kiedy znajdę na przykład obsadę. Oto pięknie mówił Andrzej Wajda. Andrzej Wajda mówił tak. W momencie, kiedy mam obsadę swojego filmu, ja wiem, jaki film robię. Mówię, aha, to ja taki film robię. Aktorzy nam wnoszą nie tylko to, co my im napisaliśmy, dialogi i działania, które opisaliśmy. Oni nam wnoszą swoją własną osobowość. To muszę powiedzieć, to troszkę anegdota, że jedną z postaci ja pisałem dla Tadeusza Łomnickiego. Ja nawet wiedziałem, jak on to powie. Ja byłem już po pracy z nim, po Kluczniku, gdzie pracowało nam się bardzo dobrze. On w ostatniej chwili wycofał się z tego filmu. Pięknie to zagrał Władek Kowalski, ale byłby może bardziej ironiczny i bardziej cyniczny, gdyby to było zagrane przez Łomnickiego. I tu znowuż powracam do tego, co powiedział Andrzej Wajda. Jak wiem, jak znam obsadę, to wiem, jaki film robię. Tyle na dzisiaj. Oczywiście wy ocenicie ten film. Po wielu, wielu latach, prawie po 30 latach przecież, ocencie, na ile ten film stał się starym rupieciem, a na ile on ciągle jest żywy i uniwersalny. Oczywiście marzeniem każdego reżysera jest, żeby jego film żył jak najdłużej i był, znajdował odzwierciedlenie, odbicie, rezonans współczesny w rzeczywistości. Ale to się zdarza bardzo rzadko i to zależy również od historii, w której żyjemy. Ucieczka z kina, wolność, jeszcze taki jeden drobiazg dodam. Ja się zastanawiałem nad tytułem i to nie było od początku oczywiste, że to będzie miało tytuł Ucieczka z kina, wolność. Jeszcze innym tytułem, który rozważałem, był Nieszczęścia i miłości byłego inteligenta. Rozważałem też inne zakończenie. Kiedy planowałem i myślałem, co by było, gdyby Woody Allen zagrał w tym filmie. Nie używałbym jego filmu, tylko on sam by zagrał. Wtedy planowałem ucieczkę tych głównych bohaterów, a więc cenzora, Małgorzaty, właśnie profesora, czyli to, co mówiłem, co Władek Kowalski zagrał. I Woody Allena w Polskę, w polską rzeczywistość z tej końcówki komuny. Woody Allen nie zagrał, jak wiecie Państwo, ale w bardzo piękny sposób pomógł mi zrealizować ten film. Dziękuję bardzo.
Wojciechem Marczewskim jako konkretnym twórcą, a nie tylko z jego filmami, zetknąłem się pierwszy raz w 2006 roku podczas do dzisiaj fantastycznego krakowskiego festiwalu filmowego Etiuda i Anima, gdzie Marczewski odbierał nagrodę specjalnego złotego dinozaura. I wydaje mi się, że ta nagroda akurat jest szczególnie charakterystyczna dla tego, o czym chciałbym tutaj mówić, bo ją przyznaje się z zasady wybitnemu artyście i pedagogowi. I faktycznie Marczewskiego dzisiaj kojarzymy chyba przede wszystkim z tą drugą częścią uzasadnienia, czyli właśnie z działalnością pedagogiczną, no bo Marczewski faktycznie ma na tym polu bardzo efektowne zasługi, no to jest współtwórca między innymi Szkoły Wajdy i programu 30 minut w Studiu Munka, czyli takiej inicjatywy, która rzeczywiście pozwoliła zacząć wielu dzisiaj znakomitym polskim twórcom. I jeżeli spojrzymy na ten dorobek filmowy Marczewskiego, no to on rzeczywiście okaże się nadzwyczaj skromny, zwłaszcza jeśli patrzymy na to, na co patrzy się zwykle, czyli na pełnometrażowe filmy kinowe. To są zaledwie 4 filmy, ale uwaga, 2 z nich zostały nakręcone po 1989 roku, a jeden znalazł się w tym naszym skromnym rankingu, co myślę dużo mówi o jakości tego, co Marczewski reżyseruje, jeśli reżyseruje. Marczewski bardzo dużo w wywiadach opowiada o takiej cesze charakterystycznej swoich filmów, ale myślę, że nawet jakby nie opowiadał, to oczywiście dojrzelibyśmy ją bez żadnego problemu. To znaczy o pewnym nacisku na budowanie emocji, przekazywanie ich za pomocą obrazu czy muzyki. I to rzeczywiście, jak się zdaje, jest dla niego priorytet. I widać to chociażby w Dreszczach, gdzie mamy tego słynnego płaczącego Marksa, portret Marksa w każdym razie. Widać to w Weiserze, w tej sugestywnej, nazwijmy ją w ten sposób, muzyce Zbigniewa Preisnera. Ale to oczywiście nie znaczy, że Marczewski nie jest w stanie, czy nie interesują go sceny dialogowe, bo no, ten filmik powstaje przy okazji Ucieczki z kina Wolność, gdzie rzeczywiście kilka znakomitych scen dialogowych znajdziemy, ale wydaje mi się, że faktycznie większość bohaterów Marczewskiego raczej no, nie byłaby w stanie stanąć w takie retoryczne szranki, dajmy na to, z gadułami Krzysztofa Zanussiego. I bardzo dobrze, ponieważ większość tych bohaterów Marczewskiego, wydaje mi się, ma lepsze rzeczy do roboty, ponieważ tymi bohaterami są oczywiście zwykle dzieci. No i faktycznie z opowieściami o dzieciństwie kino Marczewskiego kojarzymy przede wszystkim no jego debiut kinowy, czyli Zmory. To jest opowieść o Mikołaju, który dorasta w takim, myślę, że powiedzielibyśmy, opresyjnym galicyjskim gimnazjum. No i w tym gimnazjum właśnie przechodzi inicjacje erotyczne, polityczne, ale przede wszystkim jest bardzo brutalnie traktowany przez ten gimnazjalny system. Marczewski mówi, że Zmory są w dużej mierze filmem autobiograficznym. I normalnie, mówiąc szczerze, nie byłoby to według mnie zupełnie interesujące. Autobiografizm w filmie to nie jest coś, co wydaje mi się powinno nas szczególnie zajmować. Ale akurat w Zmorach jest szczególnie istotne, ponieważ rzeczywiście widać w tym filmie, na tej płaszczyźnie właśnie emocji, opowiadania obrazem i tak dalej, że Marczewski sięga do swojego własnego, takiego swoistego rezerwuaru pewnych odczuć, emocji kojarzonych z dzieciństwem, tego pewnego dziecięcego zagubienia i jest w stanie, bo wydaje mi się, że odnosi w tym filmie całkowity sukces, przenieść je na ekran. Dreszcze z 81, czyli drugi kinowy film Marczewskiego, są w jakiś sposób o tym samym, co Zmory, choć być może jest to film bardziej brutalny, bardziej konkretny, bardziej bezpośredni, no bo opowiada o chłopaku, który ten swój proces dorastania, dojrzewania, reinterpretowania rzeczywistości przechodzi na harcerskim obozie, gdzie zostaje tak powykręcany, żeby dopasować go do ideologii stalinowskiej. No i rzeczywiście, co jest być może w tym filmie najbardziej przerażające, ten złowrogi, demoniczny proces faktycznie się udaje. No i
w porównaniu do Zmur, ten film Dreszcze rzeczywiście jest, jak wspomniałem, bardziej konkretny, no bo to galicyjskie gimnazjum gdzieś tam, może nie bardzo daleko, ale na pewno bardzo dawno, jest, wydaje mi się, bardziej abstrakcyjny niż taki totalitarny obóz harcerski, co nie zmienia faktu, że ten film jest poniekąd rzeczywiście taką opowieścią, która krąży cały czas w tych samych rejonach, bo to znowu jest historia tego, jak młody obywatel zostaje, no właściwie wykręcony przez system na zupełnie drugą stronę. I później mamy dużo później, bo 9 lat później mamy Ucieczkę z kina Wolność. Przypomnijmy, premiera 90 rok. Jest to film, który mimo tego, że bohater jest tutaj już całkowicie dorosły, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, no to myślę, że możemy znaleźć tutaj pewne jakieś takie czynniki spajające z tą dotychczasową twórczością Marczewskiego, no bo cenzor grany przez Gajosa też przecież jest taką postacią rzeczywiście w jakiś sposób wykorzenioną, też przemieloną przez system, nie mogącą znaleźć sobie własnego miejsca. Chcę tylko wiedzieć, dlaczego mój ojciec tak się potwornie ześwinił i dlaczego nie ma dość siły, by się z tego podnieść. No i na Weisera musieliśmy czekać do premiery aż 11 lat, bo film trafił na ekrany polskich kin w 2001 roku, ale Weiser jest tak naprawdę no tak marczewski, jak tylko marczewski może być film. Bo rzeczywiście, tak jak jego poprzednie filmy, pewnie z Dreszczami i Ucieczką z kina Wolność na czele, możemy tutaj dokonywać jakiegoś no niemalże nieprzebranego bogactwa interpretacji w takim duchu, powiedzmy, historyczno-politycznym, no bo Weiser to jest jednak historia o tajemniczym zaginięciu żydowskiego chłopca, ale jednocześnie to jest znowu historia o dzieciństwie, choć teraz o dzieciństwie, na które patrzymy już z perspektywy dorosłego, i ten okres w naszym życiu już bardzo mocno się zamazuje. My tam gdzieś staramy wyrwać się go ze złowrogich objęć zapomnienia, ale to nam się absolutnie nie udaje i być może dzięki temu właśnie to dzieciństwo uwznieślamy. Gdzieś tam przenosimy je na taki wymiar, do którego rzeczywistość absolutnie nie ma żadnego wstępu. I to są, no właśnie, to są 4 filmy Marczewskiego. To mógłby być tak naprawdę koniec, ale na szczęście nie jest to koniec, ponieważ Wojciech Marczewski zrobił sporo innych rzeczy. Robił seriale, robił filmy telewizyjne. I tutaj nie będę absolutnie oryginalny, kiedy wśród tych filmów telewizyjnych wyróżnię taki film, który powstał po Zmorach, a przed Dreszczami. W 1979 roku powstał mianowicie Klucznik. A zatem taka opowieść, którą dzisiaj byśmy pewnie porównali do filmu Goodbye Lenin, po prostu, bo gdzieś tam na takim zupełnie podstawowym poziomie założenie jest bardzo podobne, choć wnioski chyba jednak troszkę inne, bo jest to opowieść o tytułowym kluczniku, który służy swojemu panu, ale mamy rok 45, rewolucja puka do bram, no ale nasz klucznik decyduje się udawać przed jego panem, że ta ziemiańska Polska, ta już troszkę zaśniedziała, troszkę już grubiutka, ale jednak ciągle znakomicie się trzyma i rzeczywiście tworzy wokół niego taką bańkę rzeczywistości, która pęka i dochodzi tam do pewnej takiej, wydaje mi się, w rezultacie zaskakującej konfrontacji. Jest to film rzeczywiście znakomity, bardzo też wyróżniający się, tak jak chyba cała w ogóle twórczość Marczewskiego, rozpięta gdzieś tam pomiędzy taką zupełnie magiczną kreacją, a bardzo mocnym zakorzenieniem politycznym na tle polskiego kina. No i kiedy spojrzymy w kalendarz, żeby nie kończyć zbyt pozytywnie tego mini wykładu, to zobaczymy, że w przyszłym roku będziemy obchodzić bardzo smutną rocznicę 20 lat bez nowego filmu Wojciecha Marczewskiego. Dzisiaj odcinek Polskiego Kanonu 89 poświęcony filmowi Ucieczka z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Data premiery 1990 rok, a ja nie jestem na tle Legału, tylko jestem na tle ulicy Elektryków i dzisiaj wykład o tym właśnie filmie. Ale kątem oka dostrzegam w przestrzeni pozaekranowej, że nie będę w tym odcinku sama, bo jest ze mną moja współekspertka Diana Dąbrowska. Dzień dobry, witam Was.
I to jest zupełny przypadek, że obie jesteśmy ubrane na pomarańczowo, bo po prostu tak się złożyło. Magia kina, magia tego filmu, który właściwie rozgrywa się jednocześnie na kilku płaszczyznach i w kilku światach. Postanowiłyśmy połączyć siły, bo jesteśmy w jednym czasie, w jednym miejscu. To chyba najlepszy film, żeby też taki eksperyment przeprowadzić. Będzie to chyba jedyny taki eksperyment. No i jeśli pamiętacie film, albo też się będziecie za niego zabierać i też ten wykład na pewno pomoże wam to uświadomić, to spotkanie nasze dzisiejsze bardzo rezonuje z tym filmem i nie jest, akurat pomarańcz może jest przypadkowe, ale nasze spotkanie już mniej. Tak, bo chciałyśmy się właściwie za ten film zabrać, ujawnimy to, trochę z podobnej perspektywy, a zamiast budować mury, lepiej postawić most, więc przerzucamy ten most. I od czego zaczniemy, Diano, bo nie wiem, czy wy widzicie w tym kadrze, tu jest po prostu, tu jest prawdziwy wykład. No, niedawno odświeżyłyśmy wspólnie sobie ten film. Wydaje mi się, że w ogóle mogłybyśmy zacząć od takiego spojrzenia w stronę samej twórczości króciutko Marczewskiego. To nie jest twórczość bogata ilościowo. Jeśli Państwo zobaczycie filmy pełnometrażowe, fabularne, to tak naprawdę te najważniejsze tytuły to są Zmory, Dreszcze i Ucieczka z kina Wolność, także naprawdę przy różnych akademiach nawet filmu polskiego jest to jeden z tych najbardziej reprezentatywnych twórców, jest się w stanie przejść przez te filmografie. Twórcy bardzo, ja bym powiedziała, takiego wsobnego, dlatego że ani nie połączonego z kinem moralnego, taki niepokoju, to w taki oficjalny sposób, aczkolwiek ten temat etyki, temat buntu przeciw różnym wartościom, ideologiom, systemom, to jest coś, co stale powraca, ale też co podobało mi się, też odświeżając sobie Ucieczkę z kina Wolność, którą ja osobiście postawiłam bardzo wysoko w rankingu, a u ciebie na którym miejscu była? Na żadnym. Okej, okay, to rzeczywiście jakby wróciły te zmory, wróciły te dreszcze, bo jest coś takiego w filmie Ucieczka z kina Wolność i zauważycie to od pierwszych kadrów, że ten nasz cenzor, który no, jest produktem pewnego systemu, pewnego przemysłu kulturalnego, ideologicznego, zaczyna się buntować przeciwko swojej kondycji. W ogóle to jest przy całej filmografii Marczewskiego taka niewygoda, która przemawia się w takich aspektach psychosomatycznych i te tytułowe dreszcze szczególnie będą tutaj istotne. Mm-hmm. Jesteśmy na skraju PRL-u, ale też właśnie pewnej osobowości, która już sumienie ją tak gryzie, że zaczyna to wpływać na jej życie i działalność. A przy okazji, kiedy przyjrzymy się Januszowi Gajosowi w tej roli, to widzimy, jak on strasznie się poci, jak on strasznie się męczy, jak bardzo... Tak, chociaż ta pierwsza scena, kiedy on siedzi i mówi bezpośrednio do ludzi, którzy go słuchają, jest po prostu totalnie flamboyant i w ogóle jest totalnie otwarty na to, że ma tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia i jest trochę królem swojego spektaklu. Mówi, że to wszystko jest gra. To jest gra. Jeżeli ktoś na przykład napisze precz z komuną, to wiadomo, że trzeba to wykreślić. Ale jeżeli ktoś napisze bydło, to już należy się zastanowić, czy to się odnosi do obory, czy do władzy. Po czym po chwili zaczyna się ten świat jego i świat w ogóle tego systemu, w którym funkcjonujemy, rozpadać na naszych oczach. Więc warto zwrócić właśnie uwagę na to, jak się bohaterzy zachowują w swoim ciele. Jak się brudzą, jak się pocą, jak to wszystko zaczyna pękać na tym etapie. No i ja bym właśnie już zahaczyła o postać tego cenzora, bo owszem, jakby przyznałam się, że na mojej dyszce ten film się nie znalazł, ale nie zmienia to faktu, że w polskiej kinematografii nie mamy zbyt wielu filmów, które poświęcone są kinu jako takiemu. Kinu jako miejscu, jako systemowi, jako instytucji, kultury, jako miejscu, gdzie działają ludzie, którzy kręcą filmy, pracują nad nimi, obrabiają je i tak dalej, a ten film jest takim filmem. Uwaga, że w ogóle w kinie światowym, nawet jakbyśmy się zastanowili, to kiedy też powstawały filmy na temat właśnie robieniu filmów, to my też często je bardzo tak pamiętamy jako takie już nawet klasyki. Myślę oczywiście o 8,5 Felliniego, myślę o Nocy Amerykańskiej François Truffaut i gdyby zastanowić się w polskim kinie nad takim filmem, właściwie mam dwa gdzieś tam też z tego okresu, który pasuje do polskiego kanonu, to z jednej strony jest Ucieczka z kina Wolność, a z drugiej strony jest to film Kolskiego o popielawach swoich kochanych, czyli Polskie Cinema Paradiso. Także to też jest ciekawe, jak ten wątek zdzierania iluzji nie był często przez kino podejmowany, a wręcz w trakcie tworzenia się jakiegoś kanonu narracyjnego było ważne, żeby właśnie nie bawić się w taki sposób, a jak potem nawet jak myślę o kinie Woody'ego Allena, który jest ważnym elementem nawet tego świata Marczewskiego, to
to ta zabawa, żeby wreszcie jakoś tak zbliżyć się do tego widza, odezwać się bezpośrednio do kamery, to wcale nie miało takiego brechtowskiego udziwnienia, że już och, iluzja pada, myślimy zupełnie inaczej, tylko czasami to działa jako wabik, który przyciąga nas, jasne, buduje zupełnie inną relację. Ja bym do tych filmów poświęconych kinu też jako budynkowi dodała, bo akurat niedawno oglądałam, więc mam na świeżo, Bękarty wojny Quentina Tarantino, gdzie kino jest miejscem akcji, gdzie dochodzi do równie ekstatycznego, jeśli nie nawet bardziej, wybuchu i przejścia z jednej strony ekranu na drugą, pewnego odczarowania rzeczywistości. Ja bardzo lubię w Ucieczce z kina wolność te sceny, które właśnie dzieją się w samym kinie. I nie mówię nawet o tym, że krytycy, sam cenzor i różnego rodzaju oficjele tam przychodzą, próbują debatować z tymi aktorami, ale też mówię o tej wycieczce szkolnej, która przychodzi do kina i te dzieciaki po prostu trafiają do tego kina jako takiego placu zabaw trochę. W ogóle nie słuchają tego, co się dzieje, tam światło nawet nie jest całkiem zgaszone. Jest to bardzo takie właśnie, bym powiedziała, nawet poliłudzkie podejście do kina. Czyli mamy Bollywood, czyli takie kino jako miejsce spotkania, też ucieczki ze szkoły, więc to wszystko gdzieś tam się pojawia. No i dopiero wtedy, kiedy to kino staje się takim placem zabaw, zaczyna się coś dziać, bo wcześniej tego nie mamy takiego czegoś w tym kinie. To jest bardzo ciekawe i właściwie znów może stworzyć taki most pomiędzy naszymi spojrzeniami, bo tutaj ten poziom meta gdzieś by uciekał od takiej racjonalności. No nagle jest, prawda, pamiętamy też w kontekście dzieci słynne, a teraz pocałujcie misia i tutaj też te różne części ciała są przywołane w akcie buntu, ale z drugiej strony i właściwie jest utkany w takim, z takich dwóch przestrzeni, mam wrażenie, właśnie tego meta, tego, co idzie w stronę tajemnicy i racjonalności, czegoś, co Marczewskiego jest, ale też z taką wiwisekcją już schyłkową PRL-u, czy w ogóle jakby tego, znów może przemysł tutaj pasuje, bo ta Jutrzenka jest takim produktem, jakby jednym z wielu, które wtedy powstawały i też zostały oczywiście w tym filmie skrytykowane, ale przecież przywożenie tych dzieci, żeby podbijać frekwencję, wykupywanie wszystkich biletów jako rozwiązanie, żeby ta cenzura wygrała nad filmem, to są rzeczy, które bezpośrednio też miały miejsce, także jak on dziś żongluje pomiędzy analizą, spojrzeniem na rzeczywistość, a z drugiej strony właśnie tym przeniesieniem nas na wyższy poziom, jak to ciekawie koresponduje. Jasne, ja bym jeszcze w tym kontekście kina jako miejsca akcji dodała coś, co teraz mi się właściwie przypomniało, bo ja się zastanawiałam nad postacią tego kinooperatora, którego gra w tych super grubych okularach Artur Barciś. On cały czas mówi po angielsku. Ja się teraz zastanawiam, on się oczywiście przygotowuje pewnie do jakiejś ucieczki, emigracji i tak dalej, do jakiegoś odejścia z tego świata, ale czy z drugiej strony on nie jest trochę czarodziejem tej sytuacji i magicznie zaklinając językowo rzeczywistość, nie przyzywa tego Woody'ego Allena z jego też takim właśnie podejściem typu postaci mogą zejść z ekranu i stanąć między widzami i zaprosić ich w drugą stronę. Okay, I'm ready. Więc teraz tak sobie myślę, czy to nie jest taki właśnie też sposób przetłumaczenia amerykańskiego podejścia do kina na warunki polskie przez ten język sam, który tam się nie bez powodu, myślę, pojawia. No ten bunt kina i też to, co świetnie powiązałaś właśnie z Tarantino, no jest przecież postać Szoszany, tak, która wygląda jak Darrière Derrière i w ogóle ta kinofilia tych filmów o kinie jest w ogóle czymś, co naprawdę można łyżkami jeść, ale teraz jak właśnie to powiedziałaś, pomyślałam też o tym momencie, kiedy następuje to sprzężenie tych dwóch filmów. I ono też jest jakby odkupione w pewnym sensie pewną ludzką ofiarą, bo bohater Wacław Zamachowski aż wkłada tam palec, krew. Kino też się staje taką bronią, która jako materia, która się buntuje na ekranie, ale też okazuje się i wielokrotnie mówiono o tym, jaką kino może mieć siłę rażenia, te wszystkie kolejki do DKF-ów, żeby oglądać pewne filmy, to jak naprawdę kultura filmowa polska w latach tych, z jednej strony takich, z tej dzisiejszej perspektywy, jak oceniamy, dla wolności trudnej, to były miejsca naprawdę, gdzie można było uciec w te inne światy i trochę tutaj dotykamy tego za sprawą ucieczki z kina wolność, gdzie ta przestrzeń fikcji okazuje się być tym jedynym miejscem, no i tu też jest znak zapytania, czy rzeczywiście tak ostatecznie będzie, w którym można być tym artystą totalnym i w którym tam można mieć kontrolę i tę wolność tytułową. Ja bym tu jeszcze dodała do tego tematu właśnie kina jako zderzenia, ucieczki z kina wolność jako miejsca, gdzie zderzają się te dwa światy, czyli świat rzeczywistości i świat kina. Dodałabym jeszcze jeden taki wątek filmowy, ale to myślę, że też warto tutaj w tę stronę pójść, bo kiedy ujawniają się takie warstwy w opowiadaniu historii, dla mnie takim pierwszym filmem, który staje mi przed oczami, jest właściwie Incepcja Christophera Nolana, Zawsze i wszędzie, bo to jest film o tym, że musimy wejść głębiej, musimy
jakby kolejne poziomy rzeczywistości odkrywać, żeby właściwie dowiedzieć się prawdy i tego, co tam jest najgłębiej ukryte. A teraz jak sobie myślę o tym filmie, to ten sposób, my patrzymy na postaci na ekranie, one patrzą na nas, to jeszcze nie jest ta perspektywa ostateczna, bo gdzie mieszka cenzor w tym wszystkim? Myślałam o tym właśnie przed chwilą, że to też jest warte tutaj pokazania w tym filmie, bo on właściwie mieszka nad tym kinem, widzi je naprzeciwko i obserwuje ten świat jakby coś, co się dzieje na ekranie, więc on jest, z jednej strony jest postacią wewnętrzną wobec tej historii, ale też ma taką perspektywę wyjścia na zewnątrz. Scena ostatnia w tym filmie nabiera jakby mocnego bardzo wyrazu, jak się o tym w ten sposób pomyśli. Ale jeszcze może przyjrzyjmy się w ogóle jeszcze przez chwilę w tym kontekście kinowo-filmowym, branżowym, postaci krytyka filmowego i temu, co on mówi na temat tej rzeczywistości, bo mamy tam scenę, w której pojawia się Michał Bajor jako krytyk filmowy, no i co? No i w ogóle mamy przestrzeń PRL-owskiego filmu, właśnie tego produkcyjniaka, nazywa się to Jutrzenka, co oczywiście też jest symboliczne. Mamy wymyślone studio Zefir, mamy Małgorzatę filmową, która zresztą grają Teresa Marczewska, czyli prywatnie żona reżysera, ale przede wszystkim taka muza uzupełniająca jego wizję i też jakby jej obecność w różnych projektach Marczewskiego też ciekawie dialoguje. Ona jest zawsze kobietą powiązaną z tajemnicą, ale to też tutaj mam wrażenie, że możemy gdzieś sobie wyobrazić, że ten Gajos jakby podkochuje się wręcz w niej. Tam jest taka nić romantyzmu. Tak. Ona go może uratować w pewnym sensie. Jako jedyna, co też jest tutaj linkiem do Mistrza Małgorzacie, o którym będziemy pewnie mówić, ale to jest ciekawe, że tam już w ramach tego filmu jest bardzo ciekawy taki aspekt, że nasza bohaterka jest niewidoma i to w ogóle chodzi o to, żeby ona odzyskała wzrok. I też pierwszy spacer, który ona ma po odzyskaniu wolności, jest zrobiony właśnie w takim stylu, że ojciec ją pyta, jakie widzisz kwiaty. I tam oczywiście są biało-czerwone kwiaty już taki, i potem następuje gdzieś ten bunt materii, tak jak zostaje to nazwane. I to kino, które potem jest tak przez krytyka bardzo mocno skrytykowane jako żartem operujące w niewłaściwy sposób, że dużyzny, że dialogowość i tak dalej. No niestety. Tak właśnie wygląda polskie kino. Znaczy jak? No tak. Banał goni banał. Deklaratywne dialogi, dużyzny. Takie kino w ogóle nie ma szansy na świecie, a my chcemy wygrywać festiwale. A nie ma w ogóle o czym mówić. Jak pan włączy ten projekt? Wydaje mi się, że tutaj Marczewski pokazuje, że jakby zawsze kino było w pewnym sensie ofiarą tego systemu, nawet jeśli poddawało się cenzurze i nie chciało się bawić w jakąś taką grę znaczeń. I ten film za sprawą takiego przemieszania konwencji, to jest ta pierwsza rozmowa cenzora na samym początku, też stara się przemycić, trochę jak kiedyś przemycało się prawdziwy sens opowieści, gdzie ta gra z cenzurą była taka nieoczywista, ezopowa, tajemnicza, że on też jakby stara się coś więcej, że to nie jest tylko taka postmodernistyczna gra, a tutaj ci pokażę Udiego Lena, a tutaj będzie Dżuma operowa, to, tylko że to ma etycznie jest bardzo mocno tam obecne i ma sens i następuje takie też odkupienie dla tej tytułowej Jutrzenki, która zwiastuje to lepsze jutro, powiedzmy. Mm-hmm. Mnie też w postaci tego krytyka uderzają jego słowa, z którymi każdy krytyk, krytyczka, osoba pisząca czy zajmująca się kinem musi się zmierzyć, czyli właśnie kwestia różnicy między tym, że ja chcę w to wierzyć, a tym, że to jest banalne. Sztuka jest oszustwem. Ja jako widz bardzo chętnie dam się oszukać, ale przecież to jest jakieś nudziarstwo. Więc to też gdzieś tutaj dosyć mocno dla mnie wybrzmiewa, czym ów banał jest, jak się zastanowimy nad kinem, w które chcemy wierzyć w danych okolicznościach przyrody i kontekście społecznym, no to ta zawsze jednak to zdanie cenzora z samego początku filmu, czyli to właśnie, że to wszystko jest gra, że my musimy pod te słowa, pod te znaczenia podpisywać coś i to się może zmienić z czasem. To jest bardzo też interesujące i gdzieś ten film stawia na takim uniwersalnym dosyć poziomie. Ja bym cię zapytała o tego Mistrza i Małgorzatę, bo ja oczywiście czytałam tą książkę w latach formacyjnych, ale te wątki, które tutaj przywołałaś w jakimś takim intertekstualnym sensie wydają mi się interesujące, więc jedziesz z tym. Tak, aczkolwiek muszę Państwu podkreślić, że o ile to, co się rodzi tutaj, trochę tak jakby się właśnie na tym buncie materii, przestrzeni, dźwięków, to co teraz powiemy o Mistrzu i Małgorzacie, to jest akurat najbardziej oczywista i najbardziej przywoływana często w kontekście różnych wykładów, ale warto podkreślić, że gdybyście chcieli intertekstualnie przeczytać ten film, no to nie ma lepszej rzeczy, prócz oczywiście tego Alena, który wraca tutaj echem, to jest oczywiście Buchakow, która sama w sobie, jakby Mistrz i Małgorzata jest powieścią autotematyczną, film Marczewskiego
ma to samo, ale nie chodzi nawet o tylko Małgorzatę, czyli naszą bohaterkę filmową, ale jeśli zauważycie, od pierwszych kadrów mamy taki księżyc tropiący sumienie naszego bohatera, to jest Mistrza i Małgorzaty, księżyc, który już właściwie nawet filmowo od psa andaluzyjskiego, czy jak zerkniemy nawet na karty Tarota, jeśli trzymamy się tego takiego tajemniczości, może tak, tego poziomu właśnie z pomiędzy różnych światów, to jest zawsze coś, co nam zwiastuje, że to będzie takie z przymrużeniem oka, że to będzie pewnego rodzaju oszustwo. I to od początku ta historia jest tym naznaczona. To, że w pewnym momencie wszyscy zaczynają śpiewać, to też jest oczywiście czyste, klarowne odniesienie właśnie do Mistrza i Małgorzaty. Że spotykamy się też, że w zakładzie psychiatrycznym, który bardzo często jest takim miejscem też takiej potrzeby racjonalności, pomimo tego, co głosi jakby system, wpychając osoby do takiej przestrzeni. I tam też jest taki bardzo ważny wątek, gdzieś tam Piłat się pojawia w Mistrzu i Małgorzacie. Chodzi o taki wątek próby miłosierdzia i też odkupienia. Przy czym to odkupienie u Marczewskiego, ono idzie jakby, tam jest za dużo prywaty, jest za dużo jednak tego wątku takiego twórcy, który swoje przeżył z tymi cenzorami. I zwróćcie Państwo uwagę, odświeżając sobie też ten film, zwróćcie wy uwagę, że mamy też taki aspekt, w którym ten cenzor, nawet kiedy myśli, że udało mu się jakby wybrnąć z tych trybików historii w lepszą historię alternatywną, w swój lepszy świat i właśnie trafi na ten dach, to i tak będzie musiał się rozliczyć i ze świata Bułhakowa przejdzie bezpośrednio do świata Dostojewskiego, pojawi się bohater Raskolnikow, zwróćcie na niego uwagę i to jest takie pytanie, które możemy do was skierować, czy kiedy pojawia się zbrodnia, to właśnie, czy kara musi być, bo jeśli tak, to właśnie jaka się tam pojawi. No, to są wątki, od których mózg paruje, ale faktycznie ten film otwiera nas na tego rodzaju przemyślenia, takie filozofia światów wręcz. Ja bym to odbiła oczywiście, no bo jak wiadomo, popkultura to moje drugie imię, czy coś, jakkolwiek to nie brzmi. Mnie się też bardzo ten film kojarzy z takim komiksem, właśnie Billa Willinghama. Na podstawie tego komiksu powstały właściwie już nawet dwa seriale. Cały myk polega na tym, że w świecie baśni robi się za ciasno dla bohaterów. Tam pojawia się tak zwany adwersarz, który niszczy, zabija baśnie. Czyli jakby trochę, też jest to takie metaforyczne. I postaci z baśni uciekają do rzeczywistego świata, przebijają się przez granice rzeczywistości i mają swoją kamienicę w Nowym Jorku i tam jakby funkcjonują trochę na zasadach społecznych, muszą się jakoś odnajdywać i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też ciekawe, że jakby spojrzeć na Ucieczkę z kina Wolność jako taki właśnie świat, w którym ludzie na zewnątrz jakby już za mało mają do powiedzenia trochę i już się nie buntują, więc te postaci ze świata fikcji, w której dzieje się tak wiele, po prostu przebijają się na drugą stronę rzeczywistości. I jasne, tutaj mamy te przejścia kilkukrotne, ale jednak jest właśnie ten wątek wyjścia tego świata na zewnątrz trochę. I to jest dla mnie fascynujące, w ogóle taki rodzaj opowiadania w kinie i w ogóle w fikcji, że się zderzają te dwa światy ze sobą, jest absolutnie świetny, więc polecam ten komiks jako bardzo takie popkulturowe odbicie też tego, no bo mamy właśnie postaci z mitów, legend, jakieś większe niż życie, które nagle muszą się mierzyć z rzeczywistością taką, którą my znamy. Powiedziałaś o Cinema Paradiso, bo to jest właśnie ten wątek, który myślę, że warto by było tutaj, zmierzając do finału, poruszyć, bo te filmy ze sobą też wchodzą w super ciekawy dialog. To nie jest takie na pierwszy rzut oka i gdzieś to też się zrodziło jakby z naszego spotkania, z takiej niezwykłości tego spotkania, no bo czym jest, prawda, jakby kino, jak nie tym spotkaniem z... Wchodzisz, co będzie. Chyba, że to kino gatunkowe, no to wtedy się możesz spodziewać. Ale w ogóle, tak jak mówiłaś fascynująco o tym komiksie, też od razu miałam te klatki z filmu i też taka scena, w której mamy kino, a pod nim stoi milicja, która pilnuje sztuki, jakby która chce sabotażować, to też przypomina w ogóle materiały archiwalne z tego czasu. Jest to słynne zdjęcie Chrisa Nidentala, kiedy mamy kino warszawskie Moskwa, jest stan wojenny, czas apokalipsy, a tam prawda, widzimy wojsko, także jak te obrazy szczególnie są niepokojące, jakby i to gdzieś wraca jak takie echo. A co do Cinema Paradiso, zwróćcie Państwo uwagę, że to jest właściwie, to są te same lata, też film Marczewskiego, on jest wcześniej był planowany, także tym bardziej to jest taka potrzeba gdzieś rozliczenia się z końcem. Tak lat 80., kiedy pojawia się taka refleksja też ogólnie korespondująca z tym, co się dzieje w Europie i co dzieje się na świecie, jakby jest pewne załamanie, przełamanie, wymieszanie też tych światów, dlatego że też będą obalane wielkie mity polityczne, czy też wielkie mocarstwa, nazwijmy to tak. I teraz o ile w Italii, gdzie często, czy w ogóle we Włoszech myśli się o tym, że no tak, kraj demokratyczny, kraj kina, Fellini i tak dalej, tam też istniała cenzura, tylko widać jak bardzo z naszej polskiej perspektywy
ona się wydaje taka czuła i delikatna, bo przecież jeśli przypomnimy sobie, że to ksiądz gdzieś tam cenzurował pocałunki, potem bohater dostaje taką puszkę, właśnie może nie puszkę Pandory, tylko czułości na sam koniec i z motywem muzyki Ennio Morricone ogląda to i gdzieś dostaje element ze swojego życia, którego nie miał, to konfrontacja cenzora ze swoimi postaciami na tym dachu, to jest coś, co pokazuje, jak bardzo ta perspektywa, jak ten 89 przełomowy, to wszystko, co przyszło, nawet jest jakby ten wątek kino i cenzura powraca w tych dwóch filmach, ale jak w tym wydaniu polskim jest bardziej drapieżne, bardziej mroczne i moim zdaniem, że tak powiem, nawet ciekawsze. O, no to piękne podsumowanie. Wiesz co, ja Ci oddam ten mikrofon, bo muszę już wyjść z kadru, więc teraz żegnamy się. Dziękuję bardzo. Ja lecę na film. Pa. Dziękuję. Bolesław Racieński podkreślił tą pedagogiczną stronę Wojciecha Marczewskiego, że faktycznie ostatnie 20 lat poświęcił już praktycznie w pełni wychowaniu nowych filmowców, wykładom na wszelkich uczelniach, zresztą też zdobył tytuł profesora. I myślę, że właśnie dlatego pan profesor Wojciech Marczewski podszedł tak poważnie i odpowiedzialnie do naszej prośby, którą wysunęliśmy w jego kierunku, żeby powiedział kilka słów o swoim filmie i on tymczasem wyłożył 20-minutowy wykład na ten temat, z czego jesteśmy niesamowicie wdzięczni. Poza tym jest to po prostu dobry wykład, który jest bardzo szczery, otwarty, w bardzo uczciwy sposób rozlicza się ze swoim filmem i myślę, że zadaje tam pytanie, na które bardzo bym chciała, żeby wielu z nas odpowiedziało, czyli jak bardzo aktualny teraz jest ten film? I ja ze swojej strony chciałabym powiedzieć, że dla mnie tą najbardziej aktualną stroną, która myślę, że będzie oddziaływać teraz i zawsze, jest właśnie ta strona metafikcyjna. Ponieważ dla mnie, osoby, która już nie urodziła się w PRL-u i zawód cenzora jest znany mi tylko z opowieści, ta część autotematyczna, właśnie metafikcyjna, do tej pory jest tak świeża, tak ciekawa, tak zaskakująca, że myślę, że każdy młody widz odnajdzie tam coś dla siebie. Zresztą też nieprzypadkowo ten film Ucieczka z kina Wolność wygrywał na festiwalach fantastyki. I to też było ku zaskoczeniu twórców, bo jednak to był przede wszystkim film polityczny, ale jak się okazuje, ta warstwa fantastyczna i metafikcyjna jest równie ważna i to również dzięki niej ten film jest tak ponadczasowy. Mnie się wydaje, że właśnie dzięki temu, że jest tutaj połączenie tego filmu politycznego i zaangażowanego z filmem, który ma wątki magiczne, to właśnie dlatego on tak dobrze oddziaływuje i tutaj Wojciech Marczewski zadał pytanie, że tak ocenią widzowie, czy ten film rzeczywiście jest ponadczasowy i czy ma szansę zachować się na dłużej w pamięci widzów. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że Ucieczka z kina Wolność znalazła się na 7 miejscu w naszym rankingu i być może jeszcze dosyć mało czasu mimo wszystko minęło od premiery tego filmu. 30 lat to jest i dużo i mało i pewnie trzeba jeszcze poczekać kolejne 30 lat, żeby bez tego kontekstu PRL-u i kontekstu przełomu ten film się w pełni obronił, aczkolwiek sama forma jest na tyle ciekawa i ten film jednak nie opowiada tylko o PRL-u, ale również o potrzebie wolności w taki, a nie inny sposób, właśnie wykorzystując autotematyzm, że mimo wszystko wiele wskazuje na to, że to będzie film, który na zawsze pozostanie jako ważne dzieło w historii polskiego kina. A jeżeli tego jeszcze nie wiecie, a chcielibyście sobie odświeżyć ten tytuł i zweryfikować właśnie to, jak bardzo ten film jest aktualny, to możecie to zrobić na platformie YouTube, ponieważ Studio Tor, w którym powstał ten film, udostępnia swoje filmy za darmo na YouTubie. Także nie ma wymówki, trzeba zobaczyć ten film. Zapraszamy za tydzień w środę na następny e-wykład.